CEO Sledgehammer Games i witam w kolejnym filmie na kanale. W dzisiejszym filmie przekażę wam informację na temat pierwszego update'u do Call of Duty Modern Warfare 3. I w zasadzie tak naprawdę tutaj nie ma dużo do obgadania, ponieważ w zasadzie update jest dosyć mały, gdyż zajmował około 2,5 giga. Był to oczywiście update 1.33. Jest to wiadomo tak duży update, w sensie tutaj numerem 1.33, gdyż no wiecie, Modern Warfare 3 jest przypięte do Modern Warfare 2, jako że wtedy nie ma oddzielnych tak jakby nowych update'ów, jak to zwykle jest od 0.0, 0.1, 0.2 i tak dalej, co nie, więc tutaj zaczynamy od 1.33, tak po raz pierwszy ever w roku, także co, update tutaj w sumie ważył 2,5 giga, w sumie pokażę wam, żeby nie było. Tak, mamy tutaj, no 2, tam bez dwóch mega, 2,5 giga i co, 1.33, zobaczmy patch notes. A więc jak mówiłem, update nie jest duży, ponieważ no nie zawiera dużo tutaj zmian. Jeszcze niektóre zmiany dosyć są ważne i oczywiście tutaj także przeprosili, że niektóre te zmiany nie powstały, a więc informacja o przedsezonowej aktualizacji Call of Duty Modern Warfare 3. Tak jest już niedługo, oczywiście przed nami sezon, ten kto wie, to już za 3 tygodnie około, czyli na początku dosłownie grudnia, oczywiście o tym wszystkie będą informacje i tak dalej na kanale, także jeżeli chcecie być na bieżąco, tak, subskrybujcie kanał, dzięki temu będziecie oczywiście natychmiastowo powiadomieni w szybkim stylu, oczywiście to, żeby nie przedłużać, także let's go, lecimy. Z powodu tutaj nieprzewidzianych problemów, nie wszystkie zmiany zaplanowane na dzisiejszą aktualizację, czyli też wczorajsze, bo wczoraj był 15, w środę, tak, dzisiaj jest 16, tak to widzicie, mogły zostać opublikowane. Nasze zespoły ciężko pracują, by wprowadzić kluczowe zmiany ruchu, wyważanie broni w trybie losowym, rozrywkę w trybie zombie, poprawki stabilności przede wszystkim, a także wprowadzić więcej następnej aktualizacji. Także tutaj, tak, sobie się przyznali, tak, że tutaj dużo nie dali, ponieważ to jest właśnie ważne, że tutaj oni byli z nami szczerze, a nie traktują na jakieś dzieci, którzy nic nie rozumieją, tak, i grają w gry, co nie, więc tutaj fajnie, że są szczerze, ogólnie na Trello jest sporo zaktualizowane. Po pierwsze, te dwa linki będą w opisie do tego bloga oraz do Trello. Na Trello mamy ogromne zmiany, w koniec filmu przejrzymy Trello i pokażę wam co i jak z tym i tak dalej, o co chodzi, więc no, spoko. Ogólnie tutaj mamy siedzibę kod, mamy stabilność, multiplayer, zombies i tak dalej, mamy te tutaj powiedzmy takie kategorie. I w tym przypadku tutaj no co, no to kilka tutaj naprawdę crashy, tutaj większość ogólnie, że jest crashy, że na PC były crashy, że na konsoli były crashy, jak się wchodziło w tam menu na podzielonym ekranie, takie wiecie, pierdoły, nie? To nas zbytnio nie dotyczy, no niektórych to oczywiście dotyczyło, także zostało naprawione. Także no, stabilność i wydajność przede wszystkim na tutaj kompie teraz były dziwne bugi, związane się tutaj z GeForce RTX 4070, no ogólnie chodzi o DLSS 3. Tutaj możecie jak najbardziej sobie pauzować film lub po prostu, wiadomo, macie link w opisie i przeczytać na ten temat. Mnie to zbytnio nie dotyczy, bo nie gram na PC, tylko na PS5, także no, innych to może dotyczyć bardziej, także no, warto tutaj wiedzieć te informacje. Dobra, stabilność i wydajność. No mamy ogólnie ta stabilna sama wydajność jest w kampanii tylko, to są dosłownie misje kampanii, te wszystkie, więc tyle. Rozgrywka, tak naprawdę tutaj także też chyba mamy kampanię, ponieważ no chodzi tutaj o na przykład zdobycie tego achievementa, tak, przejście kampanii na weteranie, więc tu mamy takie pierdoły, na przykład na pewno wynikł błąd, którego gracze nie mógł wchodzić w interakcję z podnoszonymi wyposażeniem podczas szybkiego dobywania pistoletu, więc takie pierdoły, co nie? Ale no, poprawki błędów, zobaczmy, tutaj UIX. Wysokość wrogiego gracza będzie teraz ponownie wświetlana na minimapie. To jest bardzo ważna zmiana, ponieważ w multi nie wiedzieliście, czy ktoś jest na wyższym poziomie, czy na niższym, tak, mając BSP. Na błąd, który ludzie listy odtwarzania zniknęły w menu głównym niektórych graczach konsolowych, tak, to w ogóle te listy to tam straszne są, to nie ma o czym mówić. UI jest do dupy zryte, to każdy chyba wie, nawet deweloperzy. Monit o wyświetlanie karty gracza w tablicy wyników działa teraz zgodnie z oczekiwaniami dla graczy konsolowych. Awansowanie gracza na przywódcę drużyny nie będzie już pozwalało na podejmowanie prób dobierania graczy do zablokowanych list odtwarzania. Bardzo specyficzne, ale spoko. No i dobra, mam postęp broni. Rozwiązano problem, który uniemożliwiał do odblokowania załączników Bolt na oczekiwanym poziomie dla CAT AMR. Tak to było straszne. Nie mogliście odblokować specyficznego dodatku, mając maksymalny level na tej snajperce CAT AMR. Także no, wyzwania. Tutaj wprowadzono właśnie wyzwania na bezcenny kamuflaż dla roju WSP Pistol maszynowy. Tu mamy zdobądź 10 podwójnych zabójstw operatora w postawie taktycznej. Nie wiem, czy tutaj te wyzwanie, nie do końca znam historię, bo teraz nie granduję kamuflaży w multiplayer. Wy możecie poznać bardziej tą historię tego tutaj błędu. Znaczy mi się wydaje, że po prostu albo wyzwania nie było, albo po prostu było inne i teraz je zmienili po to, żeby to działało. Ok? Ogólnie z kamuflażami jest ogromny problem, zaraz w sumie pod koniec filmu na ten temat trochę powiem, tak? Rozwiązano problem, który uniemożliwiało śledzenie postępu ukończenia kilku wyzwań, poprawiono warunki śledzenia wyzwania odblokowania dla BBQ operator BBQ, tak jest, także tutaj nie można było chyba go odblokować, coś w stylu, nieważne. Dobra, mapy, terminal, gracze już mogą podkładać bomby do miejsca z niezamierzonej lokacji, a w grze search and destroy, czyli w grze znajdź i zniszcz, okej. Czy mogliście podłożyć z daleka, z tego chyba coś słyszałem, ale no, moc pompować, tutaj mapa Grand Tour, tak? gracze nie będą już pojawiać się na terytorium wroga w trybie inwazji. To był w ogóle komentarz, że mogę wejść w ogóle na teren inwazji, widziałem jeden klip. Dosłownie kampijeć na drugim brzegu mapy, gdzie przeciwnicy się respią naprzeciwko siebie. No chore, dobra. Tryby, zespoły, Team Deathmatch. Zwiększono, bardzo ważne, zwiększono limit punktów z meczu 75 na 100. Bardzo fajnie. Mamy teraz wiele, dłuższy mecz, tak? Tak zawsze było 100. Nie wiem czemu zmniejszali, jakby tutaj zmniejszali w MW2 i tak dalej. Infinite po prostu zawsze zmniejszało, bo u nich to wiecie, wolno się gra, a w MW3 się szybko gra, więc tutaj sporo każdy zdobędzie killów i po prostu dzięki temu wiadomo. Wiecie, też dłuższa gra, bo wiecie, przy szybkich killach i takim małym wyniku to tak, no szybko gry będą trwały, tak? A tak każdy sobie więcej na XP zdobędzie i tak dalej, co nie? Dobra, wojna naziemna, rozumiem problem powodujący błęd, def, jakiś tam podczas normalnej rozgrywki, okej, spoko. No i dobra, najważniejsze moi drodzy, broni, dodatki, bardzo tutaj jest nerfy i zmiany. Wypatrujcie w nadchodzących dniach eksperymentalnej playlisty zawierającej zarysy wrogich graczy. Okej, więcej jeszcze go w to wkrótce. Tak, ja słyszałem o tej eksperymentalnej playliście. To będzie coś w stylu, że mamy playlistę, załóżmy mamy tam jakieś mapy, nie? 5 map i na przykład w tej playliście będą coś testowali, tak? I chodzi o to, że ona po to będzie, żeby gracze nie hejtowali, że jakaś zmiana jest w grze i w całej grze, tylko że będzie w tej playliście. Wtedy każdy może przetestować, dać feedback dla Sledgehammer Games, zobaczyć czy ta dobra będzie zmiana, typu na przykład jakaś zmiana streaka, jakaś zmiana, nie wiem, otoczenia, jakaś zmiana mapy, jakaś zmiana broni, tak? To będzie właśnie po to ta eksperymentalna playlista, żeby zagrać w niej i zobaczyć, ocenić, czy będzie źle, czy nie, czy nadaje się to tak jakby do całościowej gry, czy tak jakby mówiąc wprost będziemy darmowymi testerami. Ale to ogólnie moim zdaniem fajny zamysł, po prostu wszystko będzie eksperymentowane i wtedy dopiero trafi do całej gry, tak? Do całego multiplayer, więc no, też to jest ciekawe. Dobra, moi drodzy, nie będę gadał, tutaj nerfy są takie, tutaj MCW zmienili, Baspa zmienili, MTZ zmienili, Reneti zmienili i tutaj macie właśnie Ityra, tak, pistolet. I tutaj, tak, to Ityra w ogóle straszna broń w ogóle jest, ale no, tu jak widać, tak, o, to było bardzo ważne, skrócono czas reakcji z pustu na zmniejszenia do 210 milisekund. Ogólnie on bardzo wolno strzela, naprawdę, on bardzo wolno strzela, to jest straszne. I tu widzę jeszcze bardziej zmniejszona, bardzo fajnie. No możecie sobie to spozować i przeczytać, macie wszystkie nerfy, zmiany, buffy tej broni, tych wszystkich broni w multiplayer, więc proszę bardzo, tak to wygląda. Kosmetyki, dźwięk nagranie na ekranie pistoletu będzie teraz strzelany zgodnie z oczekiwaniem płynności przy przycisku podglądu. Pakiet Tracer, pakiet operatora Helsing. Dobra, nie, to bandle nie obchodzą kompletnie. Zombie Medes, w zombie są tylko dwie zmiany smutne. Dwie, trzy. Rozgrywka. Naprawdę błąd, który uniemożliwiał automatyczne kolejkowanie misji w akcie drugim w grze. Tak, teraz jak macie akt drugi misji, to tak jakby jak zrobicie misję, tak, w grze, to automatycznie macie wybraną kolejną misję, tak? Tak jak było w pierwszym akcie. Nie wiem co do trzeciego aktu, na razie nie stosuję, bo ja już mam zawartą 100%, więc no sorry. Ale no, możecie wiedzieć, w sumie dać znać, czy w akcie 3 jest tak samo jak 2, czyli jak zrobicie misję, automatycznie macie kolejkowaną, czyli możecie tak jakby zrobić dwie i nawet trzy, jeżeli jesteście dobrzy, mocni, no to jesteście w stanie zrobić więcej misji niż jedną, tak? Wcześniej po prostu musiałeś zrobić misję, zrobić exfil i wybrać kolejną misję. I tak w kółko, po jednej misji, tak? Więc no, bardzo fajnie. Teraz tak, stabilność. Naprawiono awarię następującą, gdy gracze przechodzili do zakładki sklep. Okej, mieli crasha w gry, spoko. I tutaj różne poprawki stabilności map. Tak, to jest bardzo ważne, gdyż tutaj już update jest premierowy, to już nas nie obchodzi. Zombie jest teraz w bardzo ciężkim stanie, ponieważ nie dość, że gra jest trochę niestabilna, wywala serwery i tak dalej, ale to nie tylko przez deweloperów, że gra jest zromana, tylko że każdy tutaj generalnie teraz grinduje kamuflaże, tak? Dosłownie każdy siedzi na exfilach dosłownie i grinduje kamuflaże, czyli zabija zombie, są ogromne glicze popsute, które psują strasznie grę, wiadomo, gracze zawsze będą w grach używali exploitów, to nie trzeba winić graczy, tylko deweloperów, nie, że ich winie, że są tego exploity, no wiadomo, gra jak gra, tak to jest, nie? Więc no, tutaj problem właśnie występuje z naszej strony, gdyż każdy dosłownie albo kopiuje kasę, każdy biega z milionem, ludzie kampią na exfilach, bo wiadomo, to jest najlepszy sposób na w ogóle wbijanie złota, ja także to robię, będę robię jak wbijam maksymalny level broni, już mi zostało chyba tam tylko 10 około broni na maksa do wbicia, więc no, jakby wiadomo, że to jest normalne, także żeby jak najszybciej na XP broń, czy też wiadomo, inne exploity, które chociażby nieskończone streaky i tak dalej, wiadomo, to jest taka zabawa, póki to jeszcze działa, lecz no, moim zdaniem ja tego nie popieram i no, co chwilę wywala sobie dosłownie. Jak nie na premiery tak nie było, bo tych eksploitów nie było, ludzie jeszcze nie wiedzieli jak się grinduje te kamuflaże, problemów nie było, a teraz nagle się pojawiły, no to wiadomo czy to jest wina, to jest wina graczy, to nie jest wina deweloperów, że oni zepsuli grę, oni tu teraz mieli też małą przerwę i teraz powiedzieli, że powiedzmy, no postarali się jak najszybciej to zrobić te wszystkie zmiany, zaraz które właśnie przedstawię na Trello board. ponieważ na kanale są dalsze rzeczy, które bardzo psują grę, chociażby gracie sobie, normalnie ulepszacie się, zdobywacie złotą broń, wszystkie perki, idziecie na trzecią strefę, już chcecie normalnie zdobywać najlepsze schematy w grze, zabijać bossów, tak, a to nagle was wywala, albo wam crashuje grę, albo po prostu was wywala do misji, tak, dosłownie do misji was wywala, ponieważ jedna osoba włączyła tą misję fabularną i ta misja fabularna tak jakby działa dla wszystkich w lobby. No to jest chore, to jest straszne, to jest najgorszy bug na razie w grze, robisz sobie kamo, normalnie używasz kryształy, swoje perki i nagle ci wywala do misji, nie? Bo ktoś włączył. Nie, więc to jest taki po prostu bardzo bug, ale no, generalnie się idzie tutaj o crashy i tak dalej, to jest wina graczy. Mówię, grandują kamuflaże, włączają co chwilę te streaky, nieskończoność streaków, działek, dosłownie widziałem chyba jeden klip, jak goś miał około 30 działek, w sumie nawet wam mogę pokazać klip. Dosłownie patrzcie co tu się dzieje. Patrzcie co tu się dzieje, nie? Na tych ekspach właśnie o tym mówię i dlatego są crashe. Moi drodzy, dlatego są crashe. To jest straszne. No stary, to jest komunitem z jednej strony, ale przez to nie możemy robić misji, przez to nie możemy się dobrze bawić. Bo ludzie robią to. I co jest najlepsze, albo najgorsze, to to, że każdy streak, który użyjecie, nabija wam broń. Więc każdy ekspie oczywiście broń, to są gracze Warzone'a, którzy tutaj ekspią te bronie, potem będą oczywiście wbijali na Warzone'a, będą mieli wszystkie bronie wyekspione. Czy też pójdę na multi i tak dalej, bo po prostu na multi jest wolniej, na zombie jest o wiele szybciej, szczególnie jak macie double expa. Szczególnie jak gracie z kolegą, który jest także na PlayStation, wtedy macie 25% więcej double expa. To jest chore. Tak jest, właśnie dlatego ludzie tracą rzeczy, wszystkie crashują się. No to są ogromne problemy, właśnie działka, nieskończone stryki, miny, nieskończone jaggery, nieskończone tutaj inne rzeczy. Także ja sam to próbowałem, eksploatowałem, próbowałem, zobaczyłem jak działa. Okej, fajnie, nabawiłem się, no i zostawiłem. Także no tak to ogólnie wygląda a propos tych crashy, nie? Dobra moi drodzy, Trello boardy, tu nie będę przedłużał, bo tutaj jest wszystko po angielsku, więc nie będę wam dla was tłumaczył, tak? Jak widać mamy tutaj globalne, czyli na całą grę, błędy, multiplayer, zombies i tutaj usunięte jakby błędy, które już są tutaj zrobione. Czyli zielone to jest błędy, które zostały już naprawione, pomarańczowe to znaczy, że w kolejnym update'cie będą. To trochę nieprawda jest, bo na przykład te rzeczy wszystkie pomarańczowe już były, tylko że są opóźnienia, więc jakby nie ma. Czerwone to znaczy, że dopiero pracują, że jest investigating i tak naprawdę, że monitoring, czyli monitorują chociażby ta rzecz może być bardzo długo naprawiona. Chodzi oczywiście o kamuflaże, tak? Kamuflaże mogą być bardzo długo naprawione, ponieważ Treyarch dał tu nawet chyba opis w jednym z tutaj regułek. Więc tu jest tego sporo, chociażby wczoraj powstał nowy błąd, taki, że dosłownie nie pozwala wam się czasami eksfiltrować, dosłownie. Więc to jest ogólnie trochę straszne. No dosłownie wypadacie z helikoptera i giniecie, to są dwa błędy, w ogóle wczoraj jeszcze ich nie widziałem. Ale no, zostały na razie dwie rzeczy naprawione, jest to taka dosyć ważna rzecz, czyli jedna jest taka, że misje Act 2 się nakładają, tak jak mówiliśmy w partnercach, oraz druga jest zmiana taka, że się wam gra nie crashuje jak jesteście w menu, więc no, bo to dla niektórych graczy się zdarzyło. No i co? Kolejna ogromna rzecz, która musi być naprawiona to jest to, czyli item w akcie trzecim wypada z tutaj Sheparda. To jest jedno, w zombies, tak? No wiadomo, to akurat jakoś tam działa, czasem nie działa. Ja zrobiłem, udało się, za tam którymś razem wypadł item. I to jest najważniejsze, moi drodzy, czyli gracze, którzy nie chcą grać Story Mission, są wwalani do Story Mission dosłownie, tak to ogólnie wygląda, także to jest bardzo ważna zmiana, którą muszę dosłownie naprawić, ponieważ jak już mówiłem, gracie sobie, nagle ktoś odpala jakiś randomowy gość, Andrzej, na drugim końcu mapy misję, w ogóle nie jest w waszym teamie i was wala misję, dosłownie tworzy tak jakby każdemu własną sesję. Jak ktoś dokładnie nie rozumie jak to wygląda, to po prostu wyobraźcie sobie, że ktoś na Almazra odpala koszy i wszystkich wwala do koszy, tylko że na oddzielnych grach. No chore. Chore to jest trochę, ale no, tutaj wiele będzie zmian właśnie na temat kamuflaża, FFR i tak dalej, chociażby też multiplayer, więc tutaj ogólnie sporo naprawię do premiery, ale wciąż jest sporo naprawdę, także tu możecie link do pisu do Trelloboard, tu macie w sumie nawet też Ravena i poprzednie gry i tak dalej, więc tu możecie sobie jak najbardziej wszystko patrzeć i Infinite Ward i Sledgehammer Games, chociaż Infinite Ward ma swoją osobną, tutaj widzę Sledgehammer Games ma razem zieloną Treyarch, tak czy inaczej to byłoby chyba mniej więcej na tyle. Także możecie zostawić łapę w górę, jeżeli wam się podobało oczywiście. No i co, napiszcie komentarz o tych zmianach, ponieważ tych zmian naprawdę jest dużo, gra na razie będzie w takim trochę koszmarnym stanie, szczególnie z perspektywy zombies. Te glitche, wszystkie dary istnieją, te wszystkie rzeczy dalej są w grze, także no po prostu uważajcie, jak gracie tą... No nie możecie mieć full fanów z całej gry, jeżeli takie rzeczy się dzieją. Tak czy inaczej, dziękuję wam za obejrzenie, jak to zwykle, subskrybujcie kanał po więcej, jeżeli chcecie otrzymać na bieżąco wszystkie informacje z Call of Duty, najświeższych update'ów, informacji, także dzięki. No i co, do usłyszenia w kolejnych poradnikach, livestreamach, filmach i tak dalej, co nie wiecie o co chodzi, także dzięki i na razie, Makler out.